Jan Stanisław Poniatowski, ostatni król Polski, z łaski carycy wybrany, wcześniej w Petersburgu przez nią poznany. Marzył, aby zmienić Polaków sposób myślenia zgodnie z nowoczesnym duchem oświecenia. Za politykę też się zabrałem, liberum veto znieść chciałem. Mikołaj Repnin plantem pokrzyżował, sejm delegacyjny zwołał. Ingerencja Rosji w Polsce wzrastała, więc szlachta się zbuntowała. Powstrzymać Rosji rady nie dałem, pierwszy traktat rozbiorowy podpisałem. Potem obiady z artystami jadałem i polskie szkolnictwo reformowałem. Gdy Rosja z Turcją poszła na zwarcie, ogłosiłem sejmu wielkiego otwarcie. Jeszcze w niektórych ferie wielkanocne trwały, by uchwalenie konstytucji tu my świętowały. Radość 3 maja szybko przebrzmiała, Targowica Rosję na pomoc wezwała. I tak po drugim rozbiorze i kościuszki złamanym w oporze z goryczą przyznaję, że koronę Polski oddaję, w Petersburgu z żalem życie wspominałem i tam skonałem.